Jesteśmy ciałem Chrystusa. Jakie skojarzenia przychodzą nam, kiedy słyszymy o takim obrazie Kościoła? Więcej, o takim obrazie nas, tu dzisiaj obecnych. Jesteśmy tu zebrani w Świętochłowicach ciałem Chrystusa. Ty jesteś częścią ciała Chrystusa. Tak powtarzam to, żeby poczuć jakąś dumę, radość, przywilej, zaszczyt. I tu można mnożyć tego typu określenia. Bo tacy jak my, upodobało się Bogu, żeby takich jak my uczynić ciałem Chrystusa. Myślę, że wymiękamy, kiedy słyszymy coś takiego. Jesteśmy pełni podziwu dla Boga, dla Jego dzieła, dla Jego postanowień, że tak marnych ludzi uczynił kimś tak wielkim. Ale to jest druga część właściwie moich rozważań wokół 12 rozdziału Listu do Koryntian. Nie wiem, czy ostatnia, może niekoniecznie. Uważam, że jest tam bardzo wiele ważnych treści dla funkcjonowania Kościoła Nowego Testamentu, a tym samym Kościoła dzisiaj, bo ja nie sądzę, żeby musiała być istotna różnica w funkcjonowaniu Kościoła opisanego w Nowym Testamencie od tego, jak funkcjonuje dzisiaj. Pewnie miejsca zgromadzeń inaczej wyglądały wówczas, inaczej dzisiaj, pewne formy zewnętrzne wyglądają inaczej. Natomiast co do idei, istoty, to myślę, że powinno to być mniej więcej to samo. I między innymi 12 rozdział Listu do Koryntian przybliża nam tą ideę Nowego Testamentu, jak już wspominałem ostatnio, myśli apostoła Pawła o tym właśnie zrodziły się poprzez problem, jaki zaistniał w zborze w Koryncie. Problem dotyczył złego rozumienia darów i przeakcentowywania darów, które są mało istotne i no niekonieczne czasami do służby w organizmie, w ciele. Przez to ten przykład ciała się tutaj pojawił. Ten tekst brzmi tak. 1 Koryntian 12, 27. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Ciało, jeden organizm. No i każdy z nas jest jakimś tam elementem w tym organizmie. Okazuje się, że apostoł Paweł to nauczanie porównujące Kościół do ciała porusza w innych listach tak samo. Także to nie jest jedno miejsce w nauczaniu Pawła, które porusza. Przyjrzyjmy się kilku innym, tak pokrótce tylko, żeby zobaczyć, że była to w nauczaniu Pawła dosyć ważna myśl i myślę, że też w naszej świadomości ona musi zyskać pewną rangę, pewną wagę, ale też przez takie praktyczne zrozumienie, czym to jest. Bo od jakiejś abstrakcyjnej idei, obrazu ciała, no to musimy to przenieść na grunt jakiejś praktyki, rozumienia tego, kim jestem, co mam do zrobienia, jako członek ciała Chrystusa. Bo to nie są tylko abstrakcyjne idee, ale one mają swoje absolutnie przełożenie do funkcjonowania tu i teraz. W liście do Rzymian 12:5 czytamy: tak i my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Dokładnie ta sama idea, która jest w 12 rozdziale listu do Koryntian, pierwszego do Koryntian. W liście do Efezjan jest parę razy takie odniesienie i z tym przepięknym finałem tej myśli w 5 rozdziale, ale przeczytajmy wszystkie te teksty. Efezjan, 1 rozdział, 23 werset. Wcześniej jeszcze. Wszystko poddał pod nogi Jego. Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego. Pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. 4 rozdział, 11-12.
też nawiązuje do ciała pod koniec 12, ale przeczytajmy od 11. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Znowu, ciało Chrystusa jest w tym obrazie i funkcja tych darów tu wymienionych do budowy tego ciała. Także to już mamy pierwszą wskazówkę, po co są te dary. No i jak wspomniałem, ten obraz życia rodzinnego naucza Paweł w obrazie Chrystusa i Kościoła, bo mówi w 23 wersecie 5 rozdziału, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. I jeszcze list do Kolosan, 1 rozdział, 18 werset, też może jeszcze 17 przeczytam. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłym, aby we wszystkim był pierwszym. Więc w co najmniej 4 listach wprost Paweł utożsamia Kościół z ciałem, a w innych listach pewnie znajdziemy mnóstwo praktycznych rzeczy wynikających z tego faktu, nawet jeśli nie jest to wprost nazwane. Ale spróbujmy sobie zrobić taką wstępną analizę, co dla mnie może z tego wynikać. Bo jest piękny obraz, piękna metafora, bo to jest jakaś metafora pokazująca Kościół, przyrównujący Kościół do ciała, ale mówię, to, że takie jest porównanie, no to ono ma pewne praktyczne przełożenie, jak już powiedziałem. Więc każdy członek ma swoją rolę do spełnienia w organizmie. No, trudno się nie zgodzić z takim postawieniem sprawy, bo jakbyśmy wzięli organizm nasz, jako ludzki przykładowo człowieka, no to powiedzcie mi, czy jest coś w organizmie, co nie pełni żadnej funkcji? Trzeba fiszka, tak? W każdym razie, nawet jakbyśmy coś próbowali znaleźć, to raczej wynika z niewiedzy, ja nie wierzę, że w organizmie byłoby cokolwiek, co jest niepotrzebne. Pełni jakąś, ma jakąś rolę do spełnienia. I już myśląc w tym obrazie, no skoro jesteśmy jakąś częścią organizmu, no to mamy jakąś rolę do spełnienia w nim. No to nie jest tylko, żebyśmy byli martwym ciałem w żywym organizmie. No właśnie, to chyba nawiązuje do tego, do tej ślepej kiszki. Nie ma niepotrzebnych członków. No i to jest bardzo ważne moim zdaniem. Członki ciała potrzebują się nawzajem. I ktoś, kto wchodzi w funkcję organizmu, i to od funkcji komórki, nie wiem, czy kiedyś wchodziliście, jak komórka działa, no to ja jestem tak zafascynowany, tak zachwycony tymi różnymi mechanizmami, które tam funkcjonują, to jest też podziw dla Stwórcy. Ale widać tą służebność, wzajemną służebność różnych elementów, które w to wchodzą. I to widać już w skali małej komórki, ale też tych większych organów, które każdy pełni jakąś służebną rolę w stosunku do innych. I wszystko razem powoduje, że ten organizm jest żywy, on żyje, bo tu mówimy o organizmie żywym. To nie jest organizm martwy. No właśnie, zdarza się, że organizm zachoruje. A tak prawdę powiedziawszy, to czasami jeden element, jeden jakiś członek tego organizmu choruje. No, tutaj Marek na Beaty pokazuje, bo zachorowała. Ale czujemy, że jak coś choruje, no to wszyscy cierpimy z tego. To cały organizm cierpi. To nie jest tak, że ząb mnie boli, to ząb cierpi. No ja cierpię, no po prostu ja. Boli mnie cokolwiek, to cierpię ja. I to znowu to ma swoje przełożenie na Kościół. Jeśli cierpisz ty, to cierpimy wszyscy. To cierpi organizm. To jest bardzo też ważne stwierdzenie, żeby w kontekście organizmu to mieć na uwadze.
No i to jest fundamentalne pytanie, na które dzisiaj no, spróbujmy, każdy z nas z osobna, wszyscy razem, poszukać odpowiedzi. Nie? To jest kluczowe pytanie, które dzisiaj chciałem zadać sobie i wam wszystkim tu obecnym. Czy wiesz, jaka jest twoja rola? Ty wiesz, w którym miejscu ty tam jesteś i co masz do zrobienia? Pytanie jest bardzo ważne i samo w sobie nie jest tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. Kiedy ostatnio mówiłem o przejawie ducha, to wspomniałem, że Bóg używa nas do różnych celów, ale to jest Jego działanie w nas. Nie jest to stricte tylko działanie naturalne, jakie mamy, bo każdy z nas jest jako człowiek stworzony, ma pewne dary, pewne predyspozycje, pewne talenty w sobie. I wykorzystuje się je niekoniecznie w Bożej służbie. Często się wykorzystuje wręcz przeciwnie, ale no są jakieś obdarowania naturalne. Tu mówimy o tym, jak Bóg sprawia pewne dary. I no myślę, że też regułą jest, że jeśli mamy jakieś naturalne dary, to Bóg wpływa na te naturalne dary, żeby je wykorzystać do służby w Kościele. I to wydaje mi się najzupełniej naturalne, ale istotne jest, żeby to był przejaw ducha, Bożego działania, bo to Bóg umieszcza członki tak, jak chce. Jak żeśmy o tym mówili, też 12 rozdział do Koryntian o tym mówi. Więc ma to być przejaw ducha i mogą być one później różnie realizowane. I gdybyśmy sięgnęli do 12 rozdziału pierwszego do Koryntian, od 8 do 11, no tam jest takie wyliczenie pewnych darów, które są przejawami ducha, które są konieczne dla funkcjonowania Kościoła, które są istotne dla funkcjonowania Kościoła. I tu może jeszcze zanim przejdę do omawiania tych poszczególnych darów, chciałem taką ogólną rzecz powiedzieć. Mianowicie Kościół Jezusa Chrystusa rozumiem jako wszystkich powołanych do tego Kościoła od dnia Pięćdziesiątnicy do czasu pochwycenia Kościoła. To jest Kościół Jezusa Chrystusa w tym takim najgłębszym sensie. Wszyscy powołani od dnia Pięćdziesiątnicy do paruzji Chrystusa, do zabrania Kościoła, by był w miejscu swojego przeznaczenia, by był u boku małżonka, by pełnił już rolę no też ciała, bo małżonka to jest ciałem, nawet w obrazie małżeństwa mężczyzny i kobiety, ale też jako oblubienica, małżonka, baranka, która po pochwyceniu rzeczywiście będzie w niebie pełnić taką rolę. Więc to jest Kościół Jezusa Chrystusa i dary, o których tu mówimy, one funkcjonują w Kościele od dnia Pięćdziesiątnicy do paruzji. No i właśnie, toczy się dyskusja, czy wszystkie dary były obecne przez całe 20 wieków, można już liczyć czas życia Kościoła. Ja nie chciałbym wchodzić w detale, bo na temat tych dyskusji, nazwę to delikatnie, napisano już dziesiątki tomów chyba, mnóstwo rzeczy powiedziano. Ja bym chciał tylko powiedzieć najbardziej ogólnie. Ja wierzę w Bożą suwerenność i to, że Bóg robi co chce, jak chce, kiedy chce, wobec kogo chce i nam nic do tego. My swoją własną doktryną nie możemy hamować Bożego działania. Bo Bóg zrobi swoje, niezależnie czy my mamy wizję, widzenia pewnej rzeczy tak czy inaczej, Bóg zrobi swoje. To jest jeden obszar tego zagadnienia dla tych, którzy by chcieli tak skasować tak permanentnie niektóre dary zupełnie. Natomiast druga uwaga. Biblia pokazuje, że były okresy w historii, w których była eksplozja cudów. Tak.
No, zastanowimy się nad tym. Eksplozja cudów, no i myślę, że działy się przez ludzi obdarowanych. Bo w historii ja znajduję na razie takie trzy momenty, w których następuje eksplozja różnych nadzwyczajnych, skomasowanych w krótkim czasie ewidentnych rzeczy. To jest czas Eksodusu. Nie ulega wątpliwości, że od czasu, kiedy Mojżesz pojawił się u Faraona, no rozpoczął się cały ciąg, cała eksplozja potężnych, spektakularnych Bożych dzieł wobec Faraona, a później wobec ludu izraelskiego, aż do ich zaprowadzenia do ziemi obiecanej. Później tak jakby te eksplozja, jak pewne dary i Boże cuda działy się zawsze. W mniejszej czy większej skali. To mówi o pewnej eksplozji, pewnym skondensowaniu pewnych rzeczy w krótkim czasie. Drugi taki okres w historii to jest Eliasz-Elizeusz. Eliasz-Elizeusz to znowu życie dwóch proroków. Jedna trzecia, mniej więcej, jedna trzecia objętości dwóch ksiąg królewskich, czyli potężnych dwóch ksiąg, to jedna trzecia objętości tych dwóch ksiąg jest opisem działalności Eliasza i Elizeusza. I królów, którzy żyli w ich czasach. Nie? Ale to też pokazuje, a jakie tam się rzeczy działy, to no, można by dużo wymieniać, ale według mnie to był okres, można dużo mówić o czasie Eliasza i Elizeusza. Zainteresowanych odsyłam do szkoły biblijnej Berei, gdzie Księgi Królewskie były omawiane i ten wątek też dosyć mocno akcentowany. Ale chcę powiedzieć, że Eliasz w jakimś sensie jest obrazem Jana Chrzciciela, a Elizeusz Pana Jezusa. Więc ten czas był jakimś proroczym obrazem tego, co się miało wydarzyć podczas pierwszego przyjścia Pana Jezusa i myślę, że i podczas drugiego. Czyli to jest drugi okres, Eliasz, Elizeusz. No i trzeci okres to działalność Pana Jezusa i wczesnego Kościoła. Wczesnego Kościoła. To jest eksplozja. To, co Pan Jezus robi, to jest eksplozja. I to, co się później działo po Pięćdziesiątnicy i w samej Pięćdziesiątnicy, no to też jest eksplozja takich cudów. Później przez ręce apostołów działy się niezwykłe rzeczy. To była taka eksplozja. Gdzieś w liście do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg uwierzytelnił Kościół tymi znakami, cudami, które się działy. Bóg uwierzytelnił. Myślę, że całe 20 wieków w zasadzie po czasach apostolskich nie ma takiej eksplozji. Nie ma takiej eksplozji. Ja myślę, że kolejna eksplozja czeka nas przy paruzji Pana Jezusa, która będzie. Więc chciałbym te dwie rzeczy. Z jednej strony pokazać suwerenność Boga, Jego działanie tak, jak On chce, a z drugiej strony pewne precedensy w historii, które odbywały się w ciągu paru tysięcy lat, zaledwie kilka razy możemy mówić o takim ogromnym, spektakularnym działaniu Boga poprzez różne takie nadzwyczajne rzeczy. Nie? Więc to pokazuje, myślę, że te dwie rzeczy razem, gdyby się zestawimy koło siebie, no to będziemy mieli zrównoważony pogląd na temat tych darów. Nie chcę wchodzić więcej, bo mówię, napisano na temat tego dziesiątki tomów i myślę, że nie ma potrzeby o tym dzisiaj więcej mówić. W 12 rozdziale, w 8 wersecie, właściwie te dwie, to ja bym chciał razem powiedzieć. Czytamy, że jest dana mowa mądrości, mowa wiedzy. Tam jest dosłownie logos, nie? Czyli niekiedy jest tłumaczone słowo mądrości, słowo wiedzy. Między mądrością a wiedzą ja myślę, że jest jakaś no, część wspólna. Trudno być mądrym bez wiedzy, tak sobie myślę. Natomiast wiedza i mądrość, ja myślę, że wiedza to jest pewna informacja, pewien zasób prawdy na jakiś temat, a mądrość to jest umiejętność wykorzystania tego w życiu codziennym. Gdzieś przeczytałem w jednym z komentarzy, słowo mądrości to jest nadprzyrodzona mądrość rozwiązywania problemów praktycznych.
Czyli jest sytuacja, która no, jakoś na pierwszy rzut nie wiadomo, co z nią zrobić. Potrzebny jest dar mądrości i wtedy super, no to jest wyjście. Tu nie mówimy o tym, że w tym przypadku to jest coś, co naturalnie funkcjonuje u każdego z nas. W jakimś zalążku na pewno, bo myślę, że nie jest nam wiedza obca, ani mądrość nie jest nam obca. Tu kiedy jednak jest mowa o tym obdarowaniu, o tym przejawie ducha, to chodzi o coś takiego bardziej spektakularnego, bardziej istotnego, bardziej ważnego, coś, co w ciele Chrystusa może mieć bardzo duże znaczenie. Kiedyś zauważyłem w Księdze Kronik o ludziach z Issachara, że oni mieli taką umiejętność, że widzieli, rozumieli znaczenie czasu, w którym żyją i wiedzieli, co ma czynić Izrael. I myślę, że to jest dobra ilustracja tej praktycznej mądrości, bo niekiedy wymyka nam się, coś się dzieje, nie do końca potrafimy zrozumieć, co się dzieje, nie do końca możemy wiedzieć, co z tym zrobić. I myślę, że wchodzimy w różne ślepe uliczki i po nie w czasie dowiadujemy się, że to nie był dobry kierunek. Więc potrzeba takiego daru, który pokaże, słuchajcie, nie idźmy tą drogą, bo takie i takie mogą mieć tam konsekwencje. Ludzie z Issachara, kiedy Królestwo Północne Izraela, Królestwo Saulowe legało w gruzach, to oni byli, to mądrość jaką mieli, to że Izrael ma pójść obwołać Dawida królem. To była wtedy oznaka mądrości. No i rzeczywiście, plemiona z północnych królestw poszły obwołać, z północnych plemion poszły obwołać Dawida królem i to była najmądrzejsza decyzja, jaką mogli podjąć. Czyli wiedza, mądrość, rozumienie tego, co się dzieje i co trzeba zrobić. Myślę, że my dzisiaj też żyjemy. Ja będę chciał może dzisiaj jeszcze później na spotkaniu członkowskim trochę powiedzieć o tym, no, w jakiej sytuacji gdzieś się znajdujemy i jakie działania gdzieś mogą być nam potrzebne. Wiara. To znowu, myślę, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Więc wszyscy jesteśmy obdarowani wiarą, ale kiedy mowa o wierze albo wierność, bo wiara i wierność to jest to samo słowo, żebyśmy też to rozumieli, że wierność i wiara oddawane jest w Grece tym samym słowem. To jest coś takiego właśnie większego. To jest wiara, która wie, czy wierność gotowa do największych poświęceń. Wierność, która no, zaprowadziła wielu na stos, doprowadziła wielu do męczeństwa, innych zaprowadziła do niesamowitych czynów na polach misyjnych, i gdziekolwiek jeszcze można powiedzieć. Dar uzdrawiania. Tu jest już słowo dar, charizmata dokładnie. Dar uzdrawiania. I znowu spotykamy taką eksplozję w pierwszym wieku, bo tych uzdrowień mamy naprawdę sporo, nawet relacje są, że nie wymieniano imiennie, tylko uzdrowiono chorych, źle się mających. Nie? To była no, cała grupa, powiedzmy. Nie? No, myślę, że obserwujemy także przez całą historię, może już nie tak spektakularne na taką skalę, ale obserwujemy przez całą historię i współcześnie. Ja słyszałem od nawet tu siedzących świadectwa uzdrowień. Nie? Więc to się dzieje. Znowu, tu się włącza Boża suwerenność. Bóg to robi jak chce, kiedy chce i wobec kogo chce. Nie jest to zależne od tego, co my byśmy chcieli, bo podejrzewam, że my byśmy chcieli, zwłaszcza wobec tych, którzy są nam najbliżsi, żeby to nastąpiło. Ale to jest Boża suwerenna wola, jak to jest czynione dzisiaj. Dar cudów albo dzieła mocy, bo dosłownie trzeba by to przetłumaczyć, dzieła mocy.
Czyli no samo dar uzdrowienia to też jest cud, ale myślę, że chodzi o jeszcze inne możliwe dzieła mocy, cuda, które no, miały swoją takie, no mówię, spektakularne znowu spełnienie podczas tworzenia pierwszego kościoła. Natomiast współcześnie w różnym stopniu według Bożej suwerennej woli mogą się dziać. Proroctwo, profeteja, tu również warto powiedzieć słów kilka o tym słowie, bo to słowo proroctwo, myślę, że zostało trochę współcześnie przez niektórych zdewaluowane, bo prorok, proroctwo to jest mówienie w imieniu Boga. Więcej, głoszenie orędzia Bożego. Proroctwo to jest Słowo Boże. Po prostu. Natomiast nie są to jakieś własne pomysły, własne koncepcje na temat tego, co jest. Więc jak mówi prorok, to jest orędzie Boże i słowa proroków są zanotowane w Biblii, są częścią Bożego Słowa, a są też słowa proroków, które były wypowiadane w historii, które nie zostały częścią Bożego Słowa. Nie? Tym niemniej, jeśli jest prorok, który mówi proroctwo, to on jest ma od Boga to proroctwo i on je mówi, i to jest Boże Słowo. Po prostu Boże Słowo. Czy dzisiaj, jeśli się twierdzi, że ktoś ma proroctwo, czy to ma taką rangę? Ja osobiście mam duże wątpliwości. Więc czy rzeczywiście słowa proroctw, które dzisiaj się pojawiają, można by zapisać i uważać, że to jest Boże Słowo? No właśnie. No właśnie, więc myślę, że tak jak są nadużycia z darami dotyczącymi języków, tak i nadużycia są z darami proroctwa. No myślę, że ten dar, który wymienia dalej Paweł, rozróżnianie duchów. Myślę, że on trochę koresponduje z tym słowem wiedzy, słowem mądrości, ale dotyczy bardzo szczególnego rodzaju zrozumienia. Zrozumienia, czy coś jest mówione, robione od Boga, czy z innego źródła. A inne źródło to może być od człowieka, no i od diabła. Nie? A myślę, że to od człowieka i od diabła to można nawet z jednym mianownikiem dać. Więc rozróżnianie duchów. Gdzieś Jan pisze, badajcie duchy, sprawdzajcie, bo wyszło wielu zwodzicieli. Nie? Więc badajcie duchy, czyli dar trzeba mieć. Tu jest w kategorii przejawu ducha. I myślę, że to jest dosyć zbawienne w Kościele, to rozróżnianie duchów, ponieważ możemy wiedzieć, czy jakaś inspiracja, jakaś myśl, jakieś dzieło, to do czego jesteśmy zachęcani, do czego jesteśmy wezwani, to ma swoje źródło u Boga, czy nie u Boga. Więc to jest dosyć istotne, żeby umieć rozróżnić i tego na pewno potrzebujemy w Kościele. No i rzecz, która jest na końcu i zestawiam to różne języki i tłumaczenie języków jako istniejące równocześnie. Ja często, jeśli dzisiaj się mówi o mówieniu językami, to bardzo często nie widzę tej drugiej części. Nie? Tej drugiej części jakoś nie widać, nie wiem dlaczego. A języki, które są mówione, są raczej nierozumiane przez innych. Więc no, trzeba nad tym się też co nieco pochylić. Ja to jeszcze za moment postaram się trochę rozwinąć, bo trzeba się zastanowić, jaką funkcję pełnił ten dar w pierwszym kościele, i, no i żeby zrozumieć tą funkcję. I teraz też
W pierwszym kościele, pamiętacie, pierwszy raz, kiedy się pojawił dar języków? Jaka była reakcja ludzi na zewnątrz? Słyszymy, jak mówią w naszych językach. Nie? Czyli widać było, że to było zrozumiałe, to było przesłanie Ewangelii. Było przesłanie Ewangelii rozumiane przez ludzi, którzy mu mówili różnymi językami. Chodzi o Żydów z diaspory, którzy słyszeli w ich własnych językach to orędzie, a ludzie, którzy to mówili, nie znali tych języków. Więc było to nadnaturalne. To jest pierwszy przykład, który pokazuje te języki z takim zastosowaniem konkretnym. Nie? I to też w okresie, kiedy mamy ten, no, wręcz potrzebę. Myślę, że dla Żydów zwłaszcza może, bo pamiętacie, że Żydzi czego oczekują, żądają? Tak, znaków, cudów, agresy mądrości poszukują, nie? Gdzieś tam Paweł też mówi w Koryntian, nie? Więc dla Żydów takie rzeczy, no to były uwiarygodnienie, że rzeczywiście przyszedł Mesjasz i trzeba za nim pójść i za tym, co się wiąże, jeśli chodzi o pójście za Mesjaszem. No garstka Żydów to zrozumiała. Większość jako naród niestety nie. Natomiast jeśli nie widzi się praktycznej funkcji języków, na przykład zwiastowaniu Ewangelii ludziom, którzy mówią innym językiem, to trzeba się zastanowić właściwie, jakiemu celowi to ma służyć, po co to ma być i czy to właściwie jest tym. Też nie chcę wchodzić dosyć szczegółowo w te kwestie, bo to również budzi to dużo, dużo emocji, ale są świadectwa także wśród pogan mówienia językami. Więc sam fakt, że jakiś język się komuś pojawia, to niekoniecznie musi oznaczać, że on ma swoją inspirację w Bogu. To trzeba założyć w tym miejscu i znowu ja pozostaję na zasadzie, że Bóg jest suwerenny. Jeśli zechce cokolwiek wobec kogokolwiek zrobić, to jest Boża wola. Teraz, gdybyśmy przeszli dalej, to nieco kawałeczek dalej w liście tym samym jest kontynuacja gdyby tego wyliczania różnych darów, które mogą funkcjonować w Kościele. Ale też mówi o apostołach. Są w Kościele ustanowieni apostołowie. Ja wierzę, że apostołów było 12. 12 apostołów Baranka, tak jak to już widzi obraz Kościoła w Księdze Apokalipsy, którzy na tym kamieniu fundamentalnym Pana Jezusa, on stanowi taki wtórny fundament i później jest ta budowla 12 apostołów Baranka, tam pełni swoją funkcję. Natomiast trzeba się też zastanowić nad elementami funkcji, którą otrzymali apostołowie, a myślę, że one są kontynuowane. Do kogo był adresowany wielki nakaz misyjny, pamiętacie? Do 11. Konkretnie do 11. Nie? I idąc, czynicie uczniami. Ale nie rozumiem, że to był nakaz dany tylko do 11, bo idąc, będę z wami do końca świata. Więc ten nakaz dany apostołom bycia misjonarzem, ewangelizatorem, on jest przeniesiony dalej na innych wierzących. Nie? Że to chociaż apostołów było 12 i funkcja, urząd, czy jakbyśmy nazwali apostolski, jest ograniczony. To pewne zadania, jakie otrzymywali apostołowie, są kontynuowane przez innych, jak choćby ten, o którym tutaj wspominam. Więc jakaś rola służby, bo słowo apostoł to jest wysłannik po prostu, nie? Żeby też rozumieć, że to niekoniecznie musi mieć takie tytularne znaczenie, tylko pełniący rolę kogoś wysłanego z określoną misją. Nie? No, prorok, już o tym wspomniałem, byli prorocy. Paweł akurat jeszcze w liście do Koryntian kładzie duży nacisk na znaczenie proroctwa. No, bezsprzecznie, słuchanie Bożego Słowa musi mieć bezcenne dla nas znaczenie. Tak jak dzisiaj dla nas, myślę, dociekanie nad Bożym Słowem, nad Biblią, nad całą tą księgą, która została nam dana, no, jest ze wszechmiar pożyteczne i mądre dla nas. Nauczycieli,
Tu może też warto powiedzieć, bo można mieć naturalną predyspozycję do tego, żeby być nauczycielem, a tutaj chodzi o to obdarowanie do tego, by być nauczycielem, nauczaniem w kościele. Nauczaniem w kościele. Także to również jest obdarowanie, przejaw ducha, coś, co Bóg ustanowił po to, żeby ten kościół budować. I to nauczyciele pełnią bardzo ważną, myślę, funkcję w tym organizmie. Tu znowu czyniący cuda, tutaj powtarza troszeczkę z tego, co byśmy przed chwilą mieli, tylko tutaj pod kątem, tam była czynność, a tutaj czyniący bardziej, nie? Ale nie wszystko będzie. Dar uzdrawiania było. O, tego nie było. Tego nie było. I tutaj no, szczególnie chciałem zwrócić uwagę na te rzeczy, które w tych podwójnych wyliczankach, one się nie powtarzają. Dar niesienia pomocy. Ja sięgnąłem do znaczenia tego słowa. I to jest wspomożenie, pomoc. A jedno z pokrewnych odmian tego słowa to jest pomagać komuś, ujmować się za kimś, pojmować, rozumieć coś. Tutaj w tym kontekście w sytuacji kogoś. Mieć udział w jego cierpieniu, w jego trosce, w jego zmartwieniu i tak dalej, nie? Uczestniczyć w tym, nie? To jest piękne słowo, piękny dar. Jak się zastanawiałem, czy nie mieści ono się w znaczeniu słowa empatia, nie? Że to jest takie odczuwanie cudzego bólu, w tym morsku brata, siostry, w swoim sercu, u siebie, nie? To jest też dar. No nie wiem, czy nieważniejsze od wielu innych wcześniej wymienionych. My się czasami koncentrujemy może na jakichś takich bardzo widowiskowych, teatralnych, spektakularnych darach. A takie coś, niesienia pomocy, wsparcia, pokrzepienia, podania tej braterskiej dłoni, wsparcia, pokrzepienia, to może być to, czego Kościół nawet może bardziej potrzebować. Nie? Także no, uderzyło mnie, że to w tej wyliczance tu jest, a nie tak często, nie tak mocno się akcentuje. Drugi zastanawiający dar. Dar rządzenia, kierowania. Rzecz ciekawa, że to słowo w tej formie występuje tylko raz. Kierować, rządzić w Nowym Testamencie. Ono ma może inne odmiany występujące jeszcze, ale niewiele razy w sumie. Natomiast, i to znaczy dosłownie sterować, czyli już jakiś potężny statek i jakiś sternik. No i ten, który tym sterem, no bo ja już tak utrzymam, ale wtedy to może było tak, nie? Czy jakoś inaczej jeszcze, nieważne. W każdym razie ktoś stojący za sterem, który statek prowadzi we właściwym kierunku, nie? Czyli jest taki dar potrzebny w funkcjonowaniu Kościoła, myślę, jakby globalnie patrząc. Bo patrząc na historię chrześcijaństwa, wiemy, że pojawiali się ludzie, którzy mieli ogromny wpływ na wszystkich wierzących. Nie? Ale potrzebne to jest też w tym małym stateczku, jakim jest lokalna wspólnota wierzących. Tak samo. Ale zobaczcie, znalazłem to słowo, które jest oddane w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, i ono występuje w trzech miejscach w Księdze Przysłów. I to występowanie tego samego słowa w Księdze Przysłów, ono może być dla nas też dosyć ciekawe, bo mądry posłucha i przyjmie więcej pouczeń, a kto się odznacza zrozumieniem, ten zapewnia sobie umiejętne kierownictwo. I tu jest to słowo. 11:14. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. To samo słowo. Bo dzięki umiejętnemu kierownictwu prowadzi swoją wojnę, a w mnóstwie doradców jest wybawienie.
Dar rządzenia, kierowania. No ten kolektyw to się rzuca w oczy, prawda? Rzuca się w oczy kolektyw, bo jednostka, jakby powiedzieć, jest obarczona błędem i to dosyć znacząco. I to choćby najbardziej wybitna, najbardziej mądra, najbardziej rozsądna, niestety potrzebuje głosu otrzeźwienia rozsądku z drugiej strony bardzo często. No. I wtedy myślę, że ten dar kierowania funkcjonuje w tym, jak powiedziałem, małym stateczku zboże lokalnym, także wspaniale. No i dar różnych języków. Tutaj różnych języków to jest to słowo gene. To może być ciekawe, bo nazwa księgi Genesis, czyli rodzaju, a to jest od rodu, od pokolenia, od nacji, bym powiedział. Czyli jak jest gene glosson dosłownie, nie? Czyli rodzaje języków, rody języków, czy jakoś języki narodowe, coś takiego. Chodzi o to, że myślę, że to nas trochę zbliża do tego, że to nie może być jakaś nie wiadomo co, tylko to ma być jakiś język używany przez określoną nację. Nie? To jest dosyć, mi się wydaje, no istotne, żeby to tak widzieć. No i jeszcze to, że pojawia się to na końcu wyliczanki Pawła, to on przygotowuje już się do takiej reprymendy, do dobrej reprymendy w 14 rozdziale, bo oni przewartościowali dar. Z tych spektakularnych jakichś języków zrobili wielką rzecz, a może zaniedbali inne, nawet nie może, zaniedbali inne, które są bardziej istotne, choćby te wyżej dwa wspomniane. No, podobną też wyliczankę, już Rzymian 12:5 cytowaliśmy, a od 6 do 8 znowu wymienia te dary, niektóre są pokrewne, niektóre są inne. I ja już w to nie będę wchodził, jak ktoś chce poczytać, to zapraszam, ale chcę wejść w list do Efezjan 4:11 jeszcze. Chcę wejść w list do Efezjan 4:11, ponieważ on no, koresponduje w tym temacie organizmu. Cały czas jesteśmy w 12 rozdziale do Koryntian, mówiącym o tym, że zbór Pana Jezusa jest ciałem Jego, który ma różne członki, które wzajemnie sobie są potrzebne, się wspierają. I teraz taką wyliczankę mamy też w Efezjan 4:11. I tutaj mamy, znowu, one się powtarzają. Jest ciekawa rzecz, że u Pawła w tych kilku listach, w których dosyć podobną wyliczankę mówi, raz przyrównuje zbór do ciała i mówi, kto w tym ciele funkcjonuje. To te listy nie są takie same w każdym zborze. Ja myślę, że też to pokazuje, że my w zborze pańskim w Świętochłowicach możemy do tego, co tam jest, dołożyć pewne rzeczy, które są konieczne do funkcjonowania tu i teraz, które nie są tak do końca nazwane. Ja to może tak trochę banalnie powiem. Potrzebny jest dar do wykucia dziury w ścianie, jest potrzebny dar do czegoś innego, żeby nie myśleć tylko w kategoriach rzeczy wielkich, które są do zrealizowania, ale każda mała rzecz, do wyprania dywanu w tym miejscu. I wiem, że dzisiaj były testy, czy dobre były środki, tak, wczoraj były testy, a dzisiaj oględziny, nie? No. Proroków, to się powtarza, apostoł, prorok. No, ewangelista pojawia się po raz pierwszy w tej wyliczance, tutaj u Pawła w Efezjan, ale ja już wspominałem o tym w kontekście wielkiego nakazu misyjnego, ale to też jest obdarowanie. To jest dar, który pochodzi z góry, pochodzi od Boga, czy od Chrystusa w tym przypadku. Ale nad tym chciałem się chwilę zatrzymać, bo ostatni w takim wyliczeniu jest apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. To pasterz i nauczyciel raczej trzeba brać razem. I dlatego dobrze jest określić pasterza i nauczyciela jako pasącymi trzodem Pana nauczycielami. Dyskutowaliśmy, mówię, w ramach
kościoła KWH na temat też między innymi tego tekstu i wychodzi, że bo co się robi? Z tego pasterza bierze się tytularny pastor. Jest jedyne miejsce, w którym Nowy Testament do tego pasterzowania tak określa tą funkcję tego daru, ale on jest w kontekście nauczania, czyli pasterz, nauczyciel, czyli tak gdyby to powiedzieć bardzo dosłownie, to był pasterzujący nauczyciel albo pasący, tu dodałem trzodę pana nauczyciel, nie? Czyli pasie ten człowiek przez nauczanie. To jest i ta oczywistość może też wynikać, zobaczcie co z Marka 6,34. A wyszedłszy, Pan Jezus ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. I począł ich uczyć wielu rzeczy. No pas ich, uczył ich. No karmił, pas. No, bo pasienie to jest karmienie, tak. Nie? Więc to jest... funkcja nauczyciela w zborze. Myślę, że to jest funkcja nauczyciela. Natomiast najwięcej ta metafora pasterza w Nowym Testamencie odnoszona jest do Pana Jezusa. To On jest dobrym pasterzem. Gdyby użyć tego słowa, dobrym pastorem. Słowo pastor budzi w nas inne... Bo w języku polskim słowo pasterz jest czytelne i zrozumiałe i myślę, że każdy, kto słyszał słowo pasterz i zna Nowy Testament, aha, to Psalm 23, Jahwe jest moim pasterzem, czy Pan Jezus jest moim pasterzem, to automatycznie. Słowo pastor to jest chyba zlatynizowana forma tego słowa, ale to znaczy to jest od tego samego słowa wywodzące się. Natomiast ja nie znajduję uzasadnienia, żeby ono funkcjonowało tytularnie. Zresztą, powiem więcej, ja nie znajduję uzasadnienia, żeby jakiekolwiek tytularność funkcjonowała, jakakolwiek. I pozwoliłem sobie, komentując to zagadnienie, na pewną parafrazę Mateusza, 23 rozdział, od 8. Gdybyśmy zajrzeli, tam przypomnieli sobie, Mateusza 23 od 8, że tam wcześniej mówi, że ci rabini rozmaici to sobie lubią, żeby ich podziwiano, bito przed nimi pokłony, lubią, żeby ich nazywać rabbi, kochają wręcz to, żeby ich tak nazywać. Tam jest takie określenie, kochają, żeby ich nazywać rabbi. Ale Pan Jezus powiedział, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, ojciec, nauczyciel, czy jakkolwiek. I moja parafraza tego tekstu w kontekście pasterzowania polega na tym, ale wy nie pozwalajcie nazywać się pastorami, bo jeden jest was pastor Chrystus, a wy wszyscy braćmi. I nie pozwalajcie się nazywać, zrobiłem nawias z trzema kropkami, bo tylko jeden jest wasz, trzy kropki, Chrystus. Ja myślę, że to jest ogólna zasada, że chrześcijanie są braćmi. A kto jest największy, to jaką ma funkcję? Ma służyć drugim. A jak zrobi wszystko, co mu Pan polecił, to co ma powiedzieć? Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. I myślę, że to jest ta postawa, ten duch, który się kryje za tym nauczaniem Nowego Testamentu i Pana Jezusa. Kończę przed wprowadzeniem apostoł Paweł 13 rozdziału, czyli hymnu o miłości, ten tekst, ja do niego jeszcze wrócę, bo zadałem sobie trochę trudu, żeby dotrzeć do sensu w oryginale. Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Zastanowiło mnie, co znaczy lepsze dary. O co chodzi? Które są gorsze, które są lepsze? I mam wątpliwość, mam pytanie, które mi się zrodziło w tym momencie i chciałbym, żeby przez chwilę, żebyście mieli też to pytanie,
O jakich lepszych darach mówi? Owszem, jeśli patrzymy na 13 rozdział, bo wprowadza nas do tego 13 rozdziału, no to rozumiemy, że wszystko, jeśli nie ma spoiwa miłości, no to jest beznadziejne, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu. Więc na pewno słowo lepsze dotyczy tego spoiwa. Bo bez spoiwa, no to choćbym miał, wiecie co, wiarę, żebym góry przenosił. Taka wiara. Ale jak nie ma miłości, no to jaki to ma sens? Dokładnie. Ale w tym te lepsze ma jeszcze dosyć ciekawy sens w tym słowie oryginalnym, ale to za chwilę. I jeszcze jedno odnośnie właściwej postawy, to jeden z piękniejszych tekstów w liście do Filipian, pierwsze 5 wersetów. Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość. Mając tę samą miłość. Bądźcie zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani z próżnej chwały. Właśnie. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. I tam dalej jest też znowu jeden z piękniejszych wypowiedzi o Panu Jezusie. Znowu problem, który zafunkcjonował, spowodował tak piękne słowa, ale myślę, że to jest właściwa postawa. Możemy dywagować o znaczeniu, sensie różnych darów, nieskończoność i się o to obijać, rozbijać, ale no, to jest tym spoiwem, to jest tym istotnym. Te inne rzeczy są wtórne, marginalne, i bo jeśli tego nie ma, no to zostaje się bezużyteczne. Znowu, jeszcze raz tych kilka pytań. Już bardziej skonkretyzowanych, właściwie to jest stwierdzenie. Drogi bracie, droga siostro, masz swoją rolę do spełnienia w tym organizmie, jakim jest ciało Chrystusa. Nie ma opcji, żeby myśleć inaczej. Masz rolę do spełnienia. Drogi bracie, droga siostro, jesteś potrzebny. Jesteś potrzebny. Potrzebujemy się nawzajem. Chory jeden członek, gdy jest chory jeden członek, a choroba powoduje, że ta część ciała nie spełnia swojej funkcji, albo spełnia ją w jakiś chory, ograniczony sposób. Więc cierpi ciało. Więc jeśli ciebie coś boli, drogi bracie, droga siostro, boli nas wszystkich i chcemy w tym bólu współuczestniczyć, mając w pamięci ten dar, który jest tym właśnie tą empatią. No i jeszcze raz to pytanie. Czy ty wiesz, jaka jest twoja rola w ciele Chrystusa? Czy ty to wiesz? I na koniec jeszcze raz taki bardziej dosłowny przykład 1 Koryntian 12:31. Starajcie się zaś o dary łaski bardziej użyteczne. To słowo lepsze, okazuje się, jak sięgałem do różnych leksykonów, słowników, to ma w sobie tę myśl bardziej użyteczne. One są lepsze, bo służą praktyczną pomocą, służą komuś czemuś. A jeszcze obfitszą drogę, tam jest obfitszą drogę wam pokazuje. To, tu jest też czas teraźniejszy. Myślę, że też Paweł miał na myśli nie tylko co napisał w 13 rozdziale, ale też to, co on sam pokazuje cały czas, będąc z nimi, pisząc do nich, cokolwiek robiąc, on im pokazuje o dary łaski bardziej użyteczne, a ja wam obfitszą drogę, obfitszą, właśnie tą spojoną miłością. To jest ta droga obfitsza. Tyle moich rozważań na
ten temat. Mam nadzieję, że będzie to choć w minimalnym stopniu użyteczne, praktyczne i pomocne, do czego serdecznie zachęcam. Amen.